Witam w czwartym odcinku Kompasu, komentarza pastora. Dziękuję za ponad tysiąc wyświetleń ostatniego, trzeciego odcinka Obcy i DNA chrześcijaństwa o biblijnym nauczaniu na temat stosunku do przybyszów w kontekście naszego kryzysu nadgranicznego. Może zanim przejdę do kolejnego tematu, to tak tytułem do powiedzenia na podstawie komentarzy, które do mnie spływały. Powiem, że dziś na Podlasiu, tej nocy, minionej nocy, mieliśmy od minus jeden do jednego stopnia Celsjusza. I to właśnie w takich warunkach wegetują w lesie grupy przybyszów, również razem z dziećmi. Czym to się skończy, możemy się jedynie domyślać. Zdani są tylko na, kiedyś powiedziałbym łaskę i niełaskę, ale chyba raczej na niełaskę naszych służb mundurowych, którzy które jeśli ich złapią, odsyłają ich na granicę, w las razem z tymi dziećmi. O ile samo to jest bezprawiem jest sprzeczne z międzynarodowymi układami, które ma Polska tutaj podpisane, o tyle wywożenie dzieci do lasu i zostawianie ich tam na noc w takich warunkach, w każdych warunkach, ale w takich w szczególności, jest bezprawiem do potęgi Entej. Nawet bowiem jeśli założymy, że rodzice ich popełniają jakieś wykroczenia nielegalnie przekraczając naszą granicę, to dzieci z definicji nie popełniają tutaj y, żadnego przestępstwa, żadnego wykroczenia, są niewinne, nieodpowiedzialne, a w związku z tym nie mogą ponosić konsekwencji win swoich rodziców. Dlaczego więc są wywożone razem z rodzicami do lasu? Tego pojąć nie mogę. Z drugiej strony rozdzielać dzieci od rodziców, żeby wywieźć rodziców, a dzieci zostawić, też nie wolno, bo dobro dziecka powinno być tutaj najważniejsze, a więź między rodzicem a dzieckiem jest najbardziej naturalną więzią, jaka między ludźmi, jaką między ludźmi można sobie wyobrazić. Zatem przynajmniej rodziny z dziećmi powinny znaleźć miejsce w ośrodkach przygranicznych do czasu należytego rozpatrzenia ich sprawy naprawdę nie stać nas jako prawie 40 milionowego narodu na to by rozstawić przy granicy jeśli już nie mamy odpowiedniej ilości miejsc, jakieś namioty, ogrzać te namioty, tam sprowadzić tych ludzi, którzy już przeszli granicę, tam ich nakarmić, tam ich podleczyć, jakieś podstawowe jakąś podstawową opiekę zapewnić, tam ich ubrać jak należy i niech ten ludzki, humanitarny sposób czekają na rozstrzygnięcie swojej sprawy? Jak widać, nie stać nas na to. Czy dla tej połowy Polaków, która się na to godzi, jak wynika z sondaży, życie ludzkie liczy się tylko do poczęcia, od poczęcia do narodzenia, a dalej niech każdy radzi sobie sam? No niestety, na to wygląda. Tyle tytułem do powiedzenia. Dzisiaj o propozycji zmiany hymnu polskiego. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaproponowałby zmienić kolejność zwrotek w naszym hymnie drugiej i trzeciej, żeby były odwrotnie, tak jak było to w pierwowzorze w oryginale autorstwa Wybickiego. I tak jak w oryginalnym i tak jak mamy teraz przejdziemy Wisłę, przejdziemy Wartę, a potem w kolejnej zwrotce jak Czarniecki do Poznania. Tak mamy mieć po tej zmianie jak Czarniecki do Poznania, a dopiero potem przejdziemy Wisłę, przejdziemy Wartę. Przypominając sobie przy tej okazji treść historii naszego hymnu Mazurka Dąbrowskiego, natknąłem się na pewną ciekawostkę. I nie, to nie jest to, kto w czwartej zwrotce stał zapłakany Basia czy też jej ojciec. To już nam rozstrzygnięto w telewizorach. Okazuje się jednakowo, że zniknęła czwarta i szósta zwrotka że w oryginale nie mieliśmy cztery zwrotki, jak teraz, ale jednak sześć. Bardzo ciekawa jest, jest treść tych zwrotek odpowiednio czwarta i szósta. Niemiec Moskal nie osiędzie, gdy ją pałasza, hasłem wszystkich zgoda będzie i ojczyzna nasza. To byłaby czwarta zwrotka. A szósta? Na to wszystkich jedne głosy dość tej niewoli mamy sławickie kosy kościuszkę Bóg pozwoli. Nie wiem, dlaczego zniknęły te zwrotki. Ale gdy tak się zastanawiam nad ich treścią, to myślę, że zniknęły bardzo ważne fragmenty naszego hymnu. Fragmenty, które wzywają nas do jedności narodowej, do zgody, pojednania, pielęgnowania wspólnoty ponad bieżącymi podziałami, do wznoszenia się ponad bieżące podziały, do wznoszenia ponad wszystko dobra wspólnego jakim jest nasza Ojczyzna. Te zwrotki mówią, że gdy będziemy zjednoczeni, zgodni, damy radę wszelkim przeciwnościom losu. Jak sądzicie, czy gdyby te zwrotki się zachowały w naszym hymnie, mielibyśmy to, co mamy? Czy dalibyśmy się tak podzielić jako naród, jak bardzo podzieleni jesteśmy dziś? Czy każdy mecz, Piłki nożnej, międzypaństwowy, gdy śpiewany jest hymn, coraz częściej, coraz więcej zwrotek. Czy każda jakaś uroczystość państwowa, gdzie znów śpiewa się hymn, nie byłyby dla nas wszystkich, widzów, słuchaczy, uczestników, rodzajem ostrzeżenia, stałym przypomnieniem, by o tę zgodę dbać i że nami jest jej potrzeba, że bez niej przepadniemy. Nie wiem, dlaczego zniknęły te zwrotki, ale wiem, dlaczego się pojawiły. Bo nie potrafimy jako naród koegzystować w pokoju, bo ciągle o wszystko i ze wszystkimi się kłócimy ze sobą samymi, z całym światem. My się oczywiście szczycimy naszym polskim umiłowaniem wolności i niezależnością ducha, ale te piękne cechy w czasach pokoju wyradzają się w nas. W warcholstwo? W bunt? Rozłamy? Jakieś podjazdowe polityczne wojny domowe? W prywatne. Znane powiedzenie, że gdzie dwóch Polaków, tam trzy partie, też nie wzięło się znikąd. Zauważył to choćby Melchior Wańkowicz, autor słynnej bitwy o Monte Cassino. Pisał o w Polakach, cytuję, nieuczynności i wrogości do drugiego człowieka. Widział to choćby w tym, że w czasie II wojny światowej, gdy przebywał w Anglii, gdy chciał załatwić w urzędzie jakąś sprawę i trafiał na Anglika, to Anglik zwykle tę sprawę pomagał załatwić. Natomiast gdy trafiał na Polaka, a pamiętajmy, był tam rząd polski na uchodźstwie, więc gdy trafiał na Polaka. Bardzo często słyszał takie słowa: Czegoż to się wam zachciało? Przecież jest wojna. Nie ma tak dobrze. Albo by każdy tak chciał, jak pan. O tej naszej złośliwości, kutliwości wspominał już 500 lat temu Jan Długosz w swoich rocznikach, czyli kronikach sławnego Królestwa Polskiego. Napisał, że cytuje: Jeśli różne narody odznaczają się rozmaitymi przymiotami, jak i wadami, to naród Polaków jest uważany za skłonniejszy do zazdrości i potwarzy, jak do czego innego. Koniec cytatu. O szlachcie, troszkę dalej, pisał, że nie dotrzymuje przyrzeczeń, jest ciężka dla poddanych i ludzi niższego stanu. O ludzie wiejskim, Zaś, że jest skłonny do pijaństwa, kłótni, wyzwisk, chciwości, złośliwości i że niełatwo jest znaleźć inny naród, i znowu cytuję, tak skalany rodzinnymi zabójstwami i okaleczeniami. Te wszystkie cytaty można znaleźć w takiej książce. Charakter narodowy Polaków i innych. Edmunda Lewandowskiego wydanej w wydawnictwie warszawskim literackim Muza S.A. Roku nie pomnę, ale kilka lat w 2008 roku. Bardzo ciekawa książka. A pamiętacie, co jest osią bodaj najśmieszniejszej polskiej komedii sami swoi? Czy aby nie Spór Kargula i Pawlaka o pas miedzy, ale pamiętacie jakiej grubości? Trzech palcy. I na tym oparto fabułę aż trzech odcinków bodaj tej komedii. I znów jak powraca tu pytanie o jakość polskiego chrześcijaństwa. Apostoł Paweł w liście do Galacjan napisał wyraźnie o uczynkach ciała, takich jak wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie, że kto takie rzeczy czyni, Królestwa Bożego nie odziedziczy, czyli nie będzie zbawiony. Na koniec jeszcze jedna ciekawostka. Tak jak dla narodu hymn wyraża jego tożsamość, a usunięcie choćby jednej zwrotki, nie mówiąc o dwóch, Tę, to, w tę tożsamość godzi i to tak jakby próbowano coś ukryć, coś, co jest świadectwem nas samych, prawdą o nas samych. Tak dla chrześcijaństwa, ich tożsamość, naszą tożsamość chrześcijan w zakresie moralności wyznacza dekalog. Ona się opiera na dekalogu. I tutaj też powszechnie znany dekalog Różni się od oryginału biblijnego, tak jak znany nam hymn od oryginału hymnu yy, napisanego przez Wybickiego. Ta różnica dotyka dwóch głównie przykazań: w oryginale drugiego i w oryginale czwartego. W dekalogu biblijnym drugie przykazanie brzmi nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz służył im i oddawał pokłonu, ponieważ ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy mnie nienawidzą, okazuje zaś łaskę aż do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Zaś czwarte przykazanie brzmi tak. To z kolei przeczytam w tłumaczeniu, najstarszym katolickim polskim tłumaczeniu, Biblii, księga, e, Biblii księdza Wójka. Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił. Sześć dni robić będziesz i wykonywał wszystkie roboty twoje, ale dnia siódmego, sabat, Pana, Boga Twego jest. Nie będziesz wykonywał weń żadnej roboty. Ty i syn Twój i córka Twoja. Sługa Twój i służebnica Twoja, bytle Twoje i gość, który jest między bramami Twymi. Przez sześć dni bowiem uczynił Pan niebo i Ziemię i morze i wszystko, co w nich jest, a odpoczął dnia siódmego. I dlatego pobłogosławił Pan dniowi sobotniemu i poświęcił go. Jak doszło do tej zmiany? Dlaczego tak się stało? Co uczyniła ta zmiana z chrześcijaństwem, naszą chrześcijańską tożsamością? Co próbowano w ten sposób ukryć? O tym być może opowiem Państwu innym razem. Na dziś dziękuję. Proszę o komentarze, może nawet propozycje tematów do skomentowania. Do zobaczenia niebawem.